Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Słuchajcie, pod koniec tego odcinka zrobimy sobie analizę, omówienie trailera Gothic Remake. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie widzieliście. Mi się podoba ogólnie, ale wrócimy sobie do tego pod koniec odcinka, jak mówiłem. Teraz może spróbujmy zdobyć jakiś krąg, jakieś runy. Troszkę podbijemy manę. Co nam powie Koristo w ogóle? Za potęgę magii. No jasne. O. O wow, 1500 bryłek rudy. Bierzemy. Za potęgę magii. Mistrzu, chciałbym nosić szatę arcymaga ognia. Nie jesteś jeszcze gotów. O. Wróć do mnie, kiedy zdobędziesz więcej doświadczenia. No dobra, jak tak? Wyjaśnij mi znaczenie magicznych kręgów. Oczywiście. Kręgi symbolizują twój udział w magicznych mocach. Symbolizują wiedzę, umiejętności i poznanie magicznych zaklęć i formuł. Musisz ukończyć każdy krąg, zanim wolno ci będzie przystąpić do następnego. Czeka cię wiele godzin ćwiczeń. To trudna droga, z której łatwo zboczyć, ale nagroda warta jest poświęcenia. Mówisz? Za każdym razem, kiedy awansujesz do kolejnego kręgu, poznasz nowe, potężniejsze zaklęcia. Oczywiście magiczne kręgi to coś więcej niż tylko mocniejsze czary. Oczywiście. To istotna część twojego życia. One zawsze będą z tobą. Uczyń je częścią siebie. Pojmując ich potęgę, pojmiesz potęgę siebie samego. Okej, weźmy pierwszy krąg. Przystąpienie do pierwszego kręgu wiąże się z poznaniem tajników magii runicznej. Każda runa zawiera esencję szczególnego zaklęcia magicznego. Wykorzystując swoje zdolności magiczne, będziesz w stanie ją uwolnić. W odróżnieniu od magicznych zwojów zawierających formuły zaklęć, magia zawarta w runach jest trwała. Runy są źródłem czarodziejskiej mocy, na którym możesz polegać w każdej sytuacji. Twoja własna magia potrzebna jest podczas korzystania z run tak samo, jak gdy korzystasz z magicznych zwojów. W miarę awansowania do kolejnych kręgów, będziesz poznawał nowe runy. Wykorzystaj drzemiącą w runach moc do poznania samego siebie. Brzmi świetnie, weźmy drugi krąg. I poznałeś już magiczną naturę języka runicznego. Teraz zgłębisz jego tajniki. Po przystąpieniu do drugiego kręgu poznasz silniejsze zaklęcia ofensywne oraz tajemnice magii uzdrawiającej. Musisz się jeszcze wiele nauczyć, zanim dane ci będzie poznać prawdziwe oblicze magii. Wiesz już, że runy mogą być wykorzystywane do chwili wyczerpania twoich własnych pokładów siły magicznej. Mhm. Jednak zanim przystąpisz do działania, zastanów się nad celem, jaki ci przyświeca. Moce, którymi będziesz dysponował, mogą nieść śmierć i zniszczenie. Ale prawdziwy mag wykorzystuje swoje zdolności tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne. Kiedy w pełni uświadomisz sobie ten fakt, zrozumiesz prawdę kryjącą się za magią runiczną. Trochę go wykręca, nie? Zostało nam 16 punktów. Potrzebuję pokazać ci, jak zwiększyć twoje zdolności magiczne. Jak je wykorzystać, zależy już tylko od ciebie. O wow. Myślałem, że będzie trochę korzystniej. Weźmy 15. Mhm. Weźmy 16. Okej. No to tyle, jeśli chodzi o Koristo. Drago. Za potęgę magii. No potęgę posępnego czerepu. Czyli nic, okej. Jeśli myślisz, że... Ziu. Jakieś runy by się przydały, nie? Damarok. Za potęgę magii. Hmm. Skoro tak, to Torres sprzedaje runy, nie? Tu chyba nikogo nie ma. No nie. Zgłośmy się do Toreza. Za potęgę magii! Nie twój inter. No, kurde. Za potęgę magii! Przepuść mnie! No ale potrzebuję jakiś runek, halo ludzie. A mam, ognisty pocisk, dobra. Właściwie to o to mi chodziło, tak naprawdę. Milton? Za potęgę magii.
Koristo wybrał mnie, jeśli naprawdę. No i oczywiście. Dziwne. Do zobaczenia. Dziwnie to działa, nie? Ognisty pocisk. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Obrażenia 30, koszt many 1. Całkiem spoko. Może sobie coś zjem. Niech będzie krucze ziele. O. I możemy sobie 20 razy kastować teraz. Czekaj, lepiej mam się już To nie będzie aż takie dobre, nie? Wydzielina pełzaczy. To co? Lecimy do obozu na bagnie. Witaj! O, to nie? Diego? Jakaś reakcja na mój nowy kostium? Witaj! Trzymaj się. O, czarująca reakcja, nie? Jeśli myśl... Zawsze to samo. Obóz na bagnie. Wszystko wiem. Idziemy do drugiej bramy. Bez nieźle tutaj fika, nie? W tej szacie. Bezi to jest gość. To się już nie powtórzy. Gildia Mak Ognia. Zawsze tak się dzieje. Taki mag bitewny, nie? Pyk, pyk. O. Na razie nie dane nam było zdobyć więcej run. Myślałem o jakimś leczeniu jeszcze, ale. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, zachodzę w głowę i wydaje mi się, że nie, ale nie jestem sobie w stanie przypomnieć, czy tu istnieje jakaś forma alchemii. Normalnie nie mam pojęcia. Możemy sobie odpalić ognisty pocisk. I będę próbował pociskać jakieś stworki tutaj. O, jagody. Można było iść mostem, nie? No, można było. Dajcie mi przeciwnika. Cokolwiek. Górski mech. Buch. Ej, no nic nie ma. Nic a nic tu nie było, nie? Bardzo dziwna góra. Mniejsza o większość. Dochodzimy do obozu na bagnie. Ej, naprawdę tutaj nic nie było. Cała droga bezpieczna. Kurde, chciałem wypróbować nasze nowe zaklęcie, nasze pierwsze zaklęcie. Ognisty pocisk. Ale na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, także na spokojnie. Musimy się zgłosić do Korkaloma, tak? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Lester. Niech śnią. Tak, tak, oczywiście. Ale żeby żadnego wilka nie było, nic, kompletnie nic, przez całą drogę. A mogę tutaj handlować z tym balem od magii? Bal Isidro? To nie było zbyt... Bal Isidro? Dobrze mówię? Nie chciałbym...
Balkadar. Chciał... Ej, ma jakieś runy. Krąg drugi, uderzenie wiatru. Światło. Uzdrowienie. Bierzemy uzdrowienie, bierzemy uderzenie wiatru. Tak zróbmy. Przehandlujemy sobie za to miecz. Zbroję cienia, śmiało. No, mam dużo śmieci, nie? Pazury, dzban. Sadło kryto szczura. Kubek. Brzytwy jakieś, skrzydła. Skóra wilka. I uzupełnimy to sztućcami. 1003. Może wezmę od niego te napoje, co wy na to? W sumie czemu nie, nie? Wnętrzności pełzacza, mogę mu pogonić. To by na pewno miało dużo sensu, nie? Talerze są nam niepotrzebne, ostrza. Można zostawić. Jajo pełzacza. Szpony topielca spotkamy, trofeum nasze. No dobra, zobaczmy to. Pyk, 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 za dużo. Lepiej skóra. Wiedzie, okej. Okay. O. Dobra, niech tak będzie. Make a deal. Dobiliśmy właśnie targu z wrogim obozem, jeśli można to tak nazwać. Korkalom. Korkalom to jest, słuchajcie, gdzieś tutaj. Lepiej się do tego nie miesza. Zawsze to samo. Nie, źle mówię, to jest gdzieś tam. Jeśli myślisz, że... Tak. Ludzie zawsze gadają. To nie był... Myślałem, że to się... Niech... To się... Czym prędzej na górę, mamy dwa nowe zaklęcia. To jest uleczenie, uzdrowienie. I... uderzenie wiatru. Nawet mogę z tej okazji zapisać, nie? Kurde, jeszcze burza się rozpętała. Korkalomie? Czego chcesz? Mam dla ciebie wnętrzności pełzaczy. Wspaniale! W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Super. Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem od śniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Zachowaj to dla siebie. Może być mana. Niech ten napój wzmocni drzemiącą w tobie magię. Na stałe? Do zobaczenia. Obyś nie... Zachowaj to dla siebie. Esencja ducha, bonus do max mana 5. Bierzemy. Czego chcesz? Spoko. Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie. Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety, nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Aha. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie. Posłuchaj, istnieje prastary almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od Koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety, został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem Talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Aha. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Czarne gobliny, nie? Almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Nie powinni wiedzieć. Co dostanę w zamian? Czyż nie przekonałem cię już o mojej hojności? Otrzymasz nagrodę odpowiednią do rangi zadania. Świetnie. Do zobaczenia. Oby śnio... Okej. Czekaj, lepiej... Mana nam wzrosła o 5.
Zawsze to samo. Uderzenie wiatru. Brzmi obiecująco. Kurde, mogłem się zdrzemnąć gdzieś tam. Może tu będzie jakieś łóżko wolne. Hej, ty! Hej, ja. Nie powinieneś. Tak, pewnie masz rację. Tak lepiej się, jak mnie wyszedł. O co chodzi, przyjacielu? Hej, ty! Nie masz tu czego szukać. Proszę bardzo. Spoko. Talas, Telas, on jest tutaj pod świątynią, nie? A przynajmniej zawsze tu był. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Teraz nie pamiętam, czy on jest bez koszulki, czy... Nie, jest, Talas. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Kończ te palenie, chłopie. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Ty jesteś Talas, ten, którego obrabowano. Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić. Oho. Mogę ci pomóc. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam jej odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest almanach, a ty go odzyskasz. Już dawno temu. To nie było zbyt mądre. To cię będzie kosztowało 30 bryłek rudy. W porządku. Możemy wyruszyć, gdy tylko będziesz gotowy. Ciekawe, czy dałby 50, nie? Czekaj. Jestem gotowy, możemy ruszać w drogę. Dobrze. Chodź za mną. Naprzód. Ludzie zawsze. Jak idziemy w podróż, to lepiej zapisać jednak. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Ludzie zawsze. Bo mogą być właśnie kłopoty z nim, nie? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Ach, ten gotik. Tak długo jak... Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Od razu myślał, że będę to opowiem. Mam już. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Musisz... Gdzie jest ten łeb? O, tutaj. Pogadajmy lepiej. Zawsze to samo. Idą chłopaki ze starej kopalni. Gorna Drak. Możesz trochę zagęścić? O, nie ma tragedii. Uderzenie wiatru, uzdrowienie, ognisty pocisk. Ale mamy potężne zaklęcia, co? No tego jeszcze nie wiemy. Teraz mógłbym tego cienia stwora spróbować sklepać, nie? Ale najpierw wypróbujemy to na czarnych goblinach. No i co? Nie mów, że przejdzie przez most. No nie, oczywiście, że nie. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę... ubezpieczał tyły. To lepiej od razu się pakuj do obozu, nie? No dobrze, chodźmy. Na wszelki. I teraz tak. Dostają za okrągłe 10. Thank you.
Okej. A ten żyje. A to wypróbujmy na nim uderzenie wiatru. Bu. To ten dostał za 40, nie? Ale nie spojrzałem, ile many zabrało. Nie miałem pełnej chyba, ale... No to już lepsze, tylko strasznie długo się ładuje, nie? I poziom. Wyłażą ze ścian te gobliny. Ale cyrk. Okej, okay, fajnie. Nic nie ma. Jeszcze bym sobie poczarował. Boom. I to odrzuca jeszcze, nie? Spoko, ale to nie jest jakaś rewelacyjna metoda. Na tą chwilę jeszcze lepiej nam walczyć wręcz. O, bo tak to wygląda. Napój, piwo. Pyk, pyk, pyk. Stąd już wszystko pozbierał Bezzy, tak? I stąd, i stąd. Almanach. Arkanum żywiołów. Tajniki magii, dar od bogów. Almanach jest. O, dostałem 50 punktów doświadczenia. To może za resztę ksiąg też coś dostanę. Tu nic. Tu nic. Darujcie, ale nie będę tego czytał. W ogóle to się chest nazywa. Ta skrzynia. Okej. Zadanie wypełnione. Jeszcze tu nas nie było, nie? Trzy punkty many to zabiera. Brzmi całkiem sensownie, nie? Nie wie, co się stało, nie? Myślał, że przeciąg taki jest w jaskini. Okej, jeszcze jakiś napój. No całkiem sympatycznie. I to już jest wszystko. Uderzenie wiatru. Ciekawe zaklęcie. Jeszcze musimy do nowego obozu skoczyć. Jakieś fajne czary. Orkowe ziele. Psianka. Twardzień plus 25. Jeden można wrzucić. I co, Talasie? To nie było takie trudne. Odzyskałeś almanach. Dobra robota. Wracajmy czym prędzej do obozu. No jasne. Idź, nie oglądaj się za siebie. Bo wiesz, co się stanie. Idę po tego cienie stwora. Mam nadzieję, że się nie rzuci na Talasa. Spróbuję uderzeniem wiatru. Ścierwojad. Ej, spłonął. Zajebiste. Wilka też podpalę?
Boom. Niby przez chwilę się palił, nie? Ale nie dostawał obrażeń. Cieniostwór. Pyk. Za ile dostał? W ogóle nie dostała ani z tego, ani z tego. No, coś się wyjaśniło. Jeszcze raz, sierwojad. I płonie, nie? Super. Wilk nie płonie, ale dostaje za 20 punktów. No mają jakieś swoje odporności, nie? No tak. Cieniostwór to wiemy, że nie. Dobra, wracajmy do tego talasa, bo się zapłaczę tam. Nie brzmiało to przyjemnie, ale... Nic się nie dzieje. Zniknął. No dobra. Zakładamy, że pobiegł do obozu. Jak nie, to jego strata. Bez i o co chodzi? Drugi raz w tym samym miejscu robisz to samo. A jest tutaj, okej, okay. Super. Czekał na nas, tak? No to jesteśmy. Najlepiej zanieść od razu ten almanach Korkalomowi. No tylko tak zrobię. Uważaj, żebyś nie umarł z przepracowania. Spokojna głowa, nic mi nie będzie. Nie musisz się o mnie martwić. Gratuluję. A on nie miał 44 HP, jak wychodziliśmy z miasta? Prawdopodobnie nie. Musisz uważać, w tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej się do tego nie mieszać. Tylko zachowaj to dla siebie. Wierzyć we wszystko. A mogłem zamiast jeść te jagody, to wypróbować sobie uzdrowienie. Nie przemyślałem tego, nie? To nie mój problem. To nie mój problem. Tutaj, tak? Od razu w historii musi być jednak ziarno, prawda? Nie mój problem. Ludzie zawsze gadają. Ciekawe, czy kowal ma rudę. Ludzie zawsze gadają. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie może wierzyć we wszystko. Tak, pewnie. Chciałem tylko zobaczyć, co to tutaj jest. I okej, okay. Korkalon. Czego? Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. No ba. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Tylko zachowaj to dla siebie tak długo, jak w najbliższych czasach. Na nikim nie można polegać. Czego? A, zobacz. Faktycznie, co z moją zapłatą? Czego chcę? Bo jak mnie to nie dotyczy. A czego chcesz? Nie chciałbym być teraz. Daj mi napoje mana. Daj mi napoje mana. Niech te napoje dodadzą ci sił. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Oby. Dzięki. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Okej, możemy teraz wrócić do starego obozu. To się już więcej. W dzisiejszych czasach na nikim. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie chciałbym być... Chociaż trochę jestem rozdarty. Nie chcę, żeby coś tu się wydarzyło beze mnie.
którzy nigdy się nie nauczą. A kowal? Możemy jakąś lepszą broń. Obezi to taki mag bojowy, nie? To? Może. Ma 401 bryłek. Łomotacz. To my też mamy łomotacz, nie? Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Szkoda. Może. Ale okej. Skóra wilka, 3 jointy. 51 kłów. Ludzie zawsze gadają. O, o, o. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Dobra, no masz, masz. Czekaj. Lepiej się dać. Chociaż z drugiej strony, no możemy pójść na ten plac świątynny. I pójdziemy tam, ale dopiero w następnym odcinku. Tymczasem zapraszam was do omówienia trailera. Okej. Jak na razie wszystko gra, nie? Welcome to the Valley of Mines, an immense penal colony. For the war against the orcs, the only undefeated enemy. Ta zbroja bardzo fajnie wygląda, aczkolwiek no nie wiem, co to ma znaczyć w ogóle. Co to ma konkretnie przedstawić, nie? Is of the kingdom of Mirtana. The king needed ore to supply his armies. So every man guilty of a crime, no matter... Stara kopalnia, rewelacja, te światła bijące od rudy, super. Bardzo fajnie to wygląda. To how insignificant was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out his best magicians to create a magical barrier around the entire valley. But something disturbed... Tego miejsca w ogóle nie kojarzę. ...the creation of the barrier, trapping everyone inside. The convicts revolted. And took control of the colony, they divided into three camps. The old camp is satisfied with the current situation. Super to wygląda w ogóle, tak jest bogate w detale, nie? Mi się wszystko zgadza tutaj. As long as they deliver the ore, the king supplies them with everything they need. The new camp... Nowy obóz. Też zachwycający tak naprawdę. No kurde, naprawdę nie ma się tu do czego przyczepić, no. To wygląda dokładnie tak, jak ja sobie wyobrażałem Gotika jako dzieciak. However, thinks they can use the ore to blow... No to akurat bardzo mizernie wyszło, nie? Up the barrier. And then there... A w tym kadrze, w tym ujęciu, w ogóle w tym przedstawieniu obozu na bagnie ja się zakochałem. Przecież to jest rewelacja. To przeszło moje najśmielsze oczekiwania, naprawdę. The sect from the swamp. They believe that a mysterious new deity will free them. Ta twarz śniącego, maska, jakkolwiek by to nazwać, emblemat wychodzący z korzeni, no... Pff, poezja. From their prison. Thus begins your journey in the open world of the valley. Ten syf taki, nie? Wszystko jest takie wyblakłe tutaj. To jest gothic z krwi i kości. Mines. Creating Gothic Remake, we focus on the four pillars that we consider the core of the series. Simulation of a living world, exploration, story and combat. I teraz tak, słyszałem parę zarzutów, że ta walka strasznie dziwnie wygląda, że on za wolno się porusza i tak dalej, ale przypomnijcie sobie, jak wygląda walka na początku Gothica. To jest może w jakiś bardziej współczesny sposób przedstawiona dokładnie ta sama mechanika, nie? Mi się tutaj to zgadza. Nie mam większych zastrzeżeń, jednak mam taką obawę, jak ten system walki ma wyglądać w nowoczesnym wydaniu. Jak oni chcą to wprowadzić do gry. Like the original 2001 title, Gothic Remake is set on creating an immersive and realistic world.
Super ta ruda. Enjoy a complex life simulation on a scale hardly ever seen before in a video game. To prychłem jak to zobaczyłem. During the day, the inhabitants of the colony carry out a variety of activities, while nature, rich in jaszczur super. In all its diversity, lives out its own rhythm. All this gives the impression that this world can exist without the player. Te mobki fajne, te gobliny trochę dziwne, nie? Takie one były bardziej, jakby to powiedzieć, radosne, no. Głupkowate takie, nie? A tutaj to są... No są jakie są. Explore the colony on your own and enjoy the unprecedented freedom this... To super wygląda, nie? Open world offers. In true RPG fashion. I ten piorun tutaj, ten rozbłysk. Kurde. You decide when and where you go next. Meet numerous interesting characters. Understand their inner motivation. Wrzut. And earn their respect by completing a series of elaborate quests. Drak słysy? Yeah, okay. How you solve or handle... To dziwnie wygląda. Dla mnie strasznie wolno lecą te strzały. Handle their problems depends entirely on your choices. No matter when, in what order, or if you do anything at all. The game will always respond appropriately to... O, dokładnie o ten fragment chyba chodziło. Your decisions. Experience a complex and demanding combat system with satisfying character... Ludzie mają zarzuty wobec tej walki. Dla mnie to jest przełożenie tej mechaniki, która była, nie? Progression. Tam, no... Overcome your opponent. Ten szaman super wygląda. To są te mumie, nie? Od śniącego. Using a variety of melee weapons. Eliminate them from a distance or learn the arcana of magic. Remember. To bardzo mi się spodobało też, że one się tak spopielają. Te moby od kuli ognia. Each type of weapon behaves differently. Its effectiveness. Pełzacze tragiczne. Wolałbym takie bardziej masywne. No przypominają te pełzacze z oryginału, ale ja od początku, od zawsze mam do nich problem. To są takie jakieś pająki, nie? Depends on training. We're aware that when creating a remake of a beloved title. Widoczki fajne. Teraz w końcu widać, że to jest dolina górnicza, tak naprawdę, że to jest dolina, nie? Znajduje się poniżej poziomu. It is hard to live up to the expectations of its long-term fans. However, we feel there is room to develop the experience further by telling new stories from the colony and expanding on those that diehard fans have known for more than two decades. No, ciekawe, ciekawe. Czy i w jaki sposób dokończą te poucinane wątki z Gothica? We are also focusing... Strasznie wolno te strzały lecą. Dziwnie to wygląda. Our attention on enhancing many aspects of gameplay, such as diverse NPC routines and reactions, more complex crafting, and more rewarding character progression. A przy tym nie powinni grzebać za bardzo. Crafting jak najbardziej, ale character progression, no to... Ale nie mówię nie. Ja jestem napalony na tę grę. Tak jak w ogóle nie wierzyłem w to wszystko, patrząc jak oni się do tego zabierali, jak to zapowiadali do tej pory, to byłem bardzo, bardzo sceptyczny. Potem ta edycja kolekcjonerska, nie? Porażka. Ale ten trailer to dużo nadziei we mnie tchnął. Despite the passage of time, Gothic remains in the hearts and minds of many players. With the possibilities of Unreal Engine 5 and a variety of modern... To jest dla mnie niezrozumiałe, ale jeżeli to w jakiś fajny sposób zaimplementują, to dlaczego nie? Trochę Lara Croft, nie? ...features. Gothic Remake will soon rekindle that love. Whether you've been a loyal fan for years, or are just looking for a true RPG experience. Welcome back to the colony. Orkowie zostali przedstawieni w inny sposób, ale... Czy w zły? W inny. Powiem tak. Zasługujemy na pewno na remake Gothica. I czas najwyższy jest na niego. Ja czekam. Ciekawe jaka będzie data premiery, nie? Kiedy mają zamiar to zapowiedzieć w ogóle?
Słuchajcie, no nie zostaje nam nic, jak po prostu to sprawdzić i na własnej skórze się przekonać, czy było warto czekać, czy nie. A w tej chwili ja już dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczyska.